Ponoć mam 15 sekund, aby przyciągnąć waszą uwagę i abyście zostali tutaj na dłużej. Nie wiem, czy mi się to uda, biorąc pod uwagę mój aktualny look i też samopoczucie. Niestety dopadła mnie infekcja i nie tylko mnie, ale też i moją córę. Była całe 2 dni w przedszkolu i to wystarczyło, żeby coś przynieść w prezencie do domu. Ale jestem z tym jakby pogodzona, spodziewałam się tego. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby nie pojawiło się tak szybko, ale biorę to na klatę, nabieramy odporności i już jest o niebo lepiej. I też dziś zapraszam was na tego jesiennego vloga. Postaram się tak nie marudzić, bo ten początek zaczęłam tak trochę marudząco i chorobowo. Postaram się wam pokazać piękną polską jesień i taką prawdziwą jesień. Nie oczekujcie ode mnie pumpkin spice latte, jakichś dodatków w formie dyni. Raczej na spokojnie, sielsko, ale prawdziwie. Zapraszam na vlog jesieniary. Najbardziej lubię jesień za to, że jesienią dużo rzeczy ważnych w moim życiu się wydarzyło. Poznałam swojego męża i też wzięłam ślub. No ale odnośnie tego poznania się z mężem, słuchajcie, połączył nas obornik, a raczej usługa wywożenia obornika. No i teraz już jesteśmy po tym fakcie. Pole jest zaorywane i zawsze wtedy nadciąga taka nostalgia do mojej głowy i sobie przypominam te nasze początki znajomości. Także taka trochę śmierdząca sprawa. Jesteśmy teraz pośród kukurydzy, która jest w tym roku równie piękna, wysoka i daj Boże, żeby była tak do samego końca, ponieważ jedno jest pewne w rolnictwie, że nic nie jest pewne. Może dla przykładu pokażę wam jakąś kolbę. Tej nie będę dewastować, ale poszukamy taką, która będzie już troszeczkę odkryta, żebyście mogli popatrzeć. No dobra, weźmy tą tu. Widzicie? Proszę obstawiać w komentarzu, ile taka kolba ma średnio tych nasionek, ziarenek. Uwierzcie mi, liczba jest zawrotna, także obstawiajcie duże liczby, nie małe. Ja osobiście nie boję się w ogóle chodzenia pośród kukurydzy. Akurat to pole tutaj jest w sumie bezpieczne i wolne od wszelkich dzików. Jeszcze do tej pory nam się nie złożyło, ponieważ tutaj w okolicy nie ma zbyt dużo kukurydzy. No i te dziki siłą rzeczy wybierają takie miejsca, gdzie tych upraw jest więcej. No u nas na gospodarstwie jest to jedynie albo jaż ta część tu i u sąsiada już dawno, dawno skoszona. Jeszcze z takich ciekawostek to mogę wam powiedzieć, że ta kukurydza, ta uprawa kukurydzy tutaj jest drugi rok, w sensie jest to na innym polu, ale drugi rok zdecydowaliśmy się na kukurydzę i na ten moment efekty są super, ale to dlatego, że kukurydzy na tym gospodarstwie, na tych ziemiach nie było tyle, ile ja mam lat, czyli 27. Odjąć tamten rok, czyli 26 lat, nie było tutaj, słuchajcie, żadnej kukurydzy i ta ziemia po prostu aż łaknie, pragnie wszystkiego, co jest związane z kukurydzą, więc chociaż taki jeden plus, bo jeśli chodzi o resztę żniw, o resztę upraw, no to niestety nie ma się czym chwalić i czym cieszyć, ale kukurydza daje radę. Za to jeśli chodzi o las i pierwsze oznaki jesieni, no to jest ich ogrom. Grzyby może i by były, ale musiałabym zabrać tutaj swojego męża, bo on widzi zawsze, zawsze widzi grzyby. Po prostu mu nic nie umyka, ma świetny wzrok. Ja jak widzicie niekoniecznie, także ze mną na grzyby to tylko do towarzystwa, ale nie wiem, czy bym bardziej nie przeszkadzała, bo na grzybach też za bardzo się nie rozmawia, jest się w ciszy. Więc moje towarzystwo w trakcie zbierania grzybów, no średnio, nie wiem, czy mam się polecać, ale chcę wam pokazać takie no piękne obrazy wręcz jesieni, takie
na takie smaczki. Więc zapraszam, jestem zachwycona osobiście. I od razu tak lepiej mi się oddycha, padał deszcz, to wszystko tak pięknie kapie. Och. Fenomenalnie. Co ujmuje mnie najbardziej, to ten mech. Boże, jakie to jest piękne, a jakie to jest miłe. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja bym mogła taki mech dotykać, ale nie mokry, najlepiej taki suchy, wygrzany, słuchajcie, w słońcu mech. No to jest coś niebywałego. Dobra, tu jest więcej i kusi mnie, nie ukrywam. O, proszę bardzo, tutaj takie piękne, ale chyba nie jestem na tyle odważna. Ach, szkoda, może jeszcze się zastanowię, prześpię się z tym i może powrócę jutro, ale może do tego czasu ktoś mnie wyprzedzi i już nie będzie tych owoców leśnych. Cudo, cudo. A propos. Ktoś wyrzucił oponę do lasu, no bo czemu by i nie? To ja już nawet nie chcę się rozwodzić na temat, słuchajcie, tego, co ludzie robią w lesie. Nie chcę mi się tego komentować i wprowadzać marudzącego klimatu do tego vloga, ale zacznijmy od siebie. Jeśli jesteście w lesie i was kusi, żeby wyrzucić jakiś, słuchajcie, papierek, butelkę, bo nie wiem, nie macie co z tym zrobić, albo inaczej jesteście jeszcze młodzieżą i coś robicie niedozwolonego w lesie i się kitracie przed rodzicami, to weźcie to, schowajcie pod bluzę i przy okazji do jakiegoś śmietnika włóżcie. Naprawdę, bo grosz do grosza, aż zbierze się kokosza. Ja wierzę w to, że każdy z nas jest po prostu dobry i nie chce źle. Dlatego patrzmy na siebie, na swoje zachowania. Jeśli macie coś wyrzucić, to tego po prostu nie róbcie. Skombinujcie jakoś to inaczej. Uważam, że się da. Tu taki piękny pieniek. Jeden i drugi okryty mchem. Nie wiem, kiedy widzicie ten vlog, ale właśnie dziś, w tym miejscu, w którym ja jestem, chodził sobie łoś. Tu wam wstawiam, słuchajcie, ten filmik, jak on sobie fajnie dreptał przez pola ubinu. I to jest niesamowite, że chodzisz po lesie i jesteś w tym samym miejscu, w którym poruszają się tak majestatyczne zwierzęta. A pomyśleć, co się mogło dziać kiedyś na tych ziemiach, kto tu mógł być, to jest dopiero coś niebywałego. A jeszcze w temacie tego, co jest piękne. Czerwone korale, czerwone niczym wino i jarzębina. Cudowna. Taki akcent kolorystyczny w całym tym pięknym, zielono, już brązowym lesie. Dzień dobry. Znów vlog na ziemniaka, ale to, słuchajcie, za chwilę się zmieni, bo będę się malować i nie ukrywam, że bardzo długo czekam na taki dzień nagrywek, żeby się właśnie pomalować, no przebrać, zrobić coś ze sobą, a przez ostatni czas byłam na maksa z różą. Wiadomo, dziecko chore potrzebuje o wiele więcej naszej uwagi. I ja tą uwagę jej dawałam. No i teraz cieszę się, że w końcu mogę zrobić coś nie tylko dla siebie, ale też, słuchajcie, do pracy, tak? Bo to jest dobre i niedobre, że to, co lubię, to jest moja praca też. I po prostu często można się w tym zagubić, bo z jednej strony robię to dla swojej przyjemności, więc trochę w tym odpoczywam, ale z drugiej strony
No, to jest praca i też mnie to stresuje, spina, frustruje. Jest taki trochę paradoks. I słuchajcie, zacznę może od tego, że za chwilę zobaczymy się w moim pokoju i będę robić porządki garderoby. Pokażę Wam, co zostawiam, co wkładam sobie na nowy sezon. Oczywiście sezon jesień-zima. Myślę, że to Wam się spodoba. I dziś też planuję nagrać w końcu zestawienie zapachów idealnych na jesień. Zobaczymy jeszcze, jak mój głos da radę, ale jestem dobrej myśli. Więc raz, dwa, trzy i witam się z Wami w pokoju. Jak widzicie, ja w miarę ogarnięta, ale wszystko za mną niekoniecznie, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie za chwilę właśnie takie clean with me, coś w stylu po prostu sprzątania. Wiem, że lubicie, ja też lubię i nie ukrywajmy, jesień właśnie jest taką porą roku, w której po prostu głównie przebywa się w domu, pielęgnuje, dba się o dom, więc czemu też takiej tematyki tutaj nie pokazać? Może Was przeniosę. O, chcę Wam, słuchajcie, pokazać zapachy, które miałam okazję ostatnio na nowo odkryć i które chcę zacząć używać już tak namiętniej. Mam na myśli tutaj ten Summer Stories Eau de Parfum i to jest firma Lulalove oraz Secret Symphony i też to sama firma Lulalove. Tak wygląda. Pasuje mi na dziś ten zapach Secret Symphony, ale go nie użyję, bo to jest, słuchajcie, odpowiednik, zamiennik Baccarat Rouge. I z racji tego, że mam w planach jeszcze nagrywać dzisiaj filmiki perfumowe, to wydaje mi się, że ten zapach po prostu mnie tak przygniecie i nie będę na tyle wyczulona co do innych zapachów. Dlatego wybieram dziś ten, dosyć optymistyczny, świeży. Nie powiem, że jest to zamiennik light blue. Na pewno chciałby być, ale zmierzam do tego, że jest to właśnie ten profil zapachu. Świeży, na wakacje, owocowy, kwiatowy, taki radosny. Myślę, że on będzie bardzo dobrym rozwiązaniem na dziś. No i zaczniemy od aplikacji, którą Wy na pewno lubicie oglądać. Ok. Jeśli chodzi o ten zapach, to trwa on na skórze. To zależy oczywiście, ile go na siebie wyleję i czy dokonam reaplikacji w trakcie dnia. Ale jeśli taka właśnie ta moja aplikacja miałaby starczyć na jakiś okres czasu, no to byłoby to takie maks 3 godzinki. Tak się prezentuje ten zapach. Niedługo, jak widzicie, będzie zdenkowany, na co liczę. I też myślę, że niebawem powrócę właśnie z takim tematem denkowym, bo sporo już ta moja kolekcja się zmniejszyła. Dobra, sprzątamy. Jestem, kochani, zaczynam. Co nieco już sobie wyjęłam z szafy i w ogóle zorientowałam się w temacie.
Mam uchylone okno, ponieważ nie jestem w stanie wytrzymać bez uchylonego okna. Jest tak ciepło, ale z jednej strony ciepło, ale z drugiej strony okropnie, ale to okropnie wieje wiatr, więc nic dziwnego, że teraz pojawiają się infekcje. Dlatego mam nadzieję, że nie będzie Wam tutaj przeszkadzać wiatr, jakiś świst, on się nie martwi, nic się nie dzieje, to po prostu są takie odgłosy zza okna. No ale muszę to zrobić, bo po prostu rozpłynę się i to nawet nie jest kwestia mojej bluzki, po prostu tak to jest. Dobra kochani, tutaj mam na tym takim foteliku różyczki, słuchajcie, my na to tron mówiliśmy. Na tym foteliku mam już odłożone rzeczy, takie typowo letnie, letnie sukienki. Tu też sobie powyjmowałam z szafy i ułożyłam. Będę to wkładać, uwaga, zaraz Wam pokażę, w to, a z tego wyjmę wszystko, co tutaj jest. Tu są jakieś grube swetry, golfy, zdejmę kapcie, bo mi przeszkadzają. I może to Wam pokażę, bo to jak gdyby będzie totalnie klimat jesieni. Wołem w to, co letnie, to chyba nam się wszystkim znudziło. I chyba zmienimy jednak kadr. No, i warto było sprzątać na kanapie, bo teraz mam fajny kadr. Słuchajcie, zaczynam od sukienki wigilijnej, która jest przeboska, przepiękna, no naprawdę taka mięsista, gruba. Do niej był pasek ze stalie i nie wiem, czy ja gdzieś go tu mam. Dobra, mam nadzieję, że znajdę. Mam takie poncho z frędzlami, z którym po prostu totalnie nie wiem, co zrobić. Jest ono u nas w domu, bo korzystam z tego ja, moja mama i moja siostra, no dobre 12 lat, więcej. I powiem Wam, że ono tutaj jest z jednej szafy do drugiej szafy, z jednego sezonu na drugi sezon. Nikt nie ma na tyle w sobie odwagi, aby się jego pozbyć. Raz, ale to raz na jakiś czas założę. No ale nie wiem na przykład, co mam zrobić z takimi rzeczami. Czy nie mam serca je wydać, sprzedać, oddać, ale też z drugiej strony w nich nie chodzę, więc tak to jest. Następnie taki piękny golfik, bardzo milusi, taki aż jak puszek okruszek. I zauważyłam, że jest brudny. Tururu. O, więc do prania. Ja nie wiem, jak to się stało, że włożyłam brudną rzecz, pewnie przez nieuwagę. Mam też takie jakieś polarki, wiecie, cieplutki, milusie. Kolejny sweter, którego nie znoszę, ale też nie mam serca się z nim rozstawać, bo ma przepiękny kolor, ale jest poliestrowy, drapiący, nie polecam. Dużo rzeczy w kolorach ziemi, słuchajcie, do których nie jestem przekonana i nie jestem pewna, ale one są też takie na co dzień. Dużo szarości, takie jakieś golfiki, bluzki, o, sweterki. Ten bardzo lubię, mam ze sobą od gimnazjum go. Z tyłu jest takie wiązanie, można taką kokardkę z tyłu zrobić, ta stylizacja jest bardzo wtedy elegancka. Sweterek, który zasługuje na ogromną uwagę, to jest, słuchajcie, sweterek zrobiony na drutach, tak, na drutach przez mojej świętej pamięci, chyba nawet prababcie, więc on jest bardzo, ale to bardzo stary, jest zrobiony z wełny i wełna ma to do siebie, że im starsza, tym fajniejsza. Na początku gryzie, ale im ma więcej lat, tym jest coraz milsza i mnie już on nie gryzie. Ja pamiętam czasy tak gdzieś swojego gimnazjum, kiedy starałam się przełamać do tego sweterka, bo on mnie by grzał w szkole, no ale po prostu tak mnie drapał, że nie mogłam tego przeżyć. Albo moja po prostu percepcja się zmieniła. Fakt jest taki, że teraz noszę go z ogromną radością. Dużo golfów, kocham golfy, słuchajcie, tu jest szary, tu jest taki kolorowy fuksja i granat, moje kolory na maksa, czerwień, taka dosyć ciepła, świąteczna, granat ukochany, wszystko to są golfy, słuchajcie,
golf. I teraz żółty golf. Dlaczego by i nie? Trochę nawet taki wielkanocny, powiedziałabym, do zielonych spodni fajnie by wyglądał. Klasyczny czarny golf. Następnie takie półgolfy jakby, że wiecie, coś tutaj wystaje, ale nie za bardzo, czyli tak jak w sumie mam dziś. Myślę, że tę bluzkę doskonale znacie, taka czarna w białe naszycia, centki, kropki. Mam też dużo takiej odzieży jakby sportowej, która byłaby dobra do biegania właśnie na mrozy. Tutaj mam ten pasek, cieszę się, że nie zginął. Następnie sukienki, powiedziałabym już takie golfowe, o w ten sposób to najlepiej nazwać, beżowy, taki melanż trochę. Pamiętam, że ten golfo sukienkę kupiłam na pierwszym roku studiów w New Yorkerze, tak? Tak. Tą bluzkę też doskonale znacie, ciepła taka, wiecie, grubsza, zwykła, klasyczna, czarna. Tutaj nie ma żadnej rewelacji, po prostu, żeby to był materiał dosyć ciepły. Tu kolejny taki ciuszek. O, tutaj znów trochę, powiedziałabym, taka, wiecie, uwodzicielska sukienka golf i ma takie ozdobne guziczki tutaj. Ona już jest trochę zmęczona życiem, ale jeszcze da radę. Piękny, ale to piękny bluzko, golfo coś, tylko jest jeden minus. Rozcięcia na ramionach. Jak ja tego nie znoszę, może gdybym miała inną budowę ciała, inaczej wyglądałyby proporcje mojej sylwetki, to też byłoby inaczej. Ale przy moich rozbudowanych ramionach i dużym biuście, gdy jeszcze ta uwaga jest skupiana tutaj na ramionach, to ja nie wiem, czy to, ja mam to nosić, czy co ja mam z tym zrobić, ale zostawiam, bo kolor jest fenomenalny, to jest 100% mój kolor, dlatego jest on w mojej kolekcji. Następnie głęboka czekolada, taki golfo, sweterko, sukienka, którą pamiętam namiętnie nosiłam w ciąży, kiedy właśnie chciałam takiego otulenia w okolicy bioder, brzucha, żeby coś mnie po prostu tak rozgrzewało, więc pamiętam, że wtedy uwielbiałam nosić. I ten golf, o którym Wam wspominam, że jak go zakładam, to wszyscy się pytają, czy ja się dobrze czuję. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale on jest naprawdę takim fioletem dosyć mrocznym, ciężkim. I zobaczcie, moja skóra jest automatycznie blada. Jestem taka aż chora. No tutaj klasyczny sweterek, który był hitem. Nie wiem, czy w tym sezonie będzie, ale przedtem był hitem. Biały w czarne paski, sweter. To po prostu wszyscy wow, kupujemy. No i ja też uległam tej modzie, ale rok się, pamiętam, opierałam. Na następny sezon sobie kupiłam. No i kończę to zestawienie, słuchajcie, taką piękną bluzeczką, która z tyłu też ma kokardkę czarną, bardzo ją lubię, jest fajna. No i co? To tyle z tych takich rzeczy, które planuję włożyć do szafy. Na pewno pojawi się rotacja w butach, w obuwiu, ale to tak, wiecie, delikatnie schowam klapki, wyciągnę kozaki i tyle pieśni, bo szpilki zostawię i jakieś mokasyny tak zostawię, bo to jeszcze okres takiej jesieni, choć nawet zimą, taką lżejszą, cieplejszą, słoneczną, gdy jest bardziej taka plucha niż śnieg i założy się grube rajstopy, to mokasyny czy po prostu takie cicho biegi też sprawdzają się świetnie. Dobrze, teraz wkładam wszystkie sukienki tutaj do środka i to, co Wam pokazywałam, do szafy. Jeszcze, słuchajcie, zaginione shorty. Nie mam ich wiele, bo ja jestem miłośniczką, słuchajcie, sukienek. No ale, no, bądź co bądź, shortów nie planuję jesienią i zimą nosić. Owszem, można to ograć, ale wydaje mi się, że wtedy super wyglądałyby jakieś takie skórzane, dosyć ciemne. A ja mam, widzicie, właśnie takie jasne, niebieskie.
więc to odpada. Dużo też bluzek na krótki rękaw, praktycznie wszystkie zostawiam. No bo wiecie, czasem zimą jest taka temperatura w środku, że po prostu zakłada się długie spodnie albo ciepłe rajstopy i ma się bluzkę na krótki rękaw, jest ok. Więc bluzki zostawiam, nie będę ich tutaj wkładać. No na pewno bluzkę na ramionczka tego typu sobie schowam, bo ona jest już taka typowo letnia na plażę, zresztą wykonana z lnu. No i tym oto akcentem kończę sezon wiosna-lato 2024. Zmiana lokalizacji. Jesteśmy w mojej ogromnej szafie. Nie ukrywam, że już marzę, aby po prostu no, kupić sobie w końcu jakąś szafę Pax, żeby się po prostu z tym mieścić. Ja już naprawdę na wszelkie sposoby robię rotację ubrań. Wieszaki, wiecie, tak dokładam piętrowo, żeby po prostu się tutaj zmieścić. I problem może być taki, że po prostu tych rzeczy mam za dużo, a nie, że szafa jest za mała. Cóż, ale ja wychodzę z założenia, że to właśnie szafa jest do zmiany, a nie ilość posiadanych przeze mnie ubrań. Może też dlatego, że ja, jak wiecie już, ubrania mam ponad 15 lat niektóre. Mam taki jeden płaszcz, który po prostu jest od pierwszej klasy gimnazjum ze mną, czyli 3 plus 3 to jest 6, plus 5 to jest 11, plus 3, no to kochani, 14 lat. Mam takie ubrania w swojej garderobie i ja po prostu się z nimi nie rozstaję. Ale one, wiecie, są już takie wątpliwej jakości i one nie są na przykład na jakieś ważne wydarzenia w moim życiu, tylko tak bardziej, wiecie, boczkiem, boczkiem. No i to się tak gromadzi, gromadzi i gromadzi. No i dobra, tym przydługim wstępem chcę Wam powiedzieć, że niektóre rzeczy celowo sobie jeszcze zostawiam, jeszcze nie mówię im nie. Na przykład taka sukienka. Mimo, że ona jest super na lato, no to ją zostawiam z tego względu, że nawet jeśli dodałabym do niej czarne rajstopy i czarne jakieś botki, to ona się obroni jeszcze jesienią i zimą. I głównie kieruję się tym, aby były tu kolory nie takie bardzo letnie, tylko już takie, które mogą być z powodzeniem noszone zimą, na przykład taka sukienka, no ona jest, słuchajcie, wybitna, jeśli chodzi o każdą porę roku. Kocham ją i uwielbiam, ona jest top secret. Myślę, że właśnie super wyglądałaby do wspomnianych już czarnych rajstop i jakichś szpilek nawet czarnych, czy takich, wiecie, kozaków za kolano, żeby tak wydłużyć optycznie nogę. Kocham, kocham. I jeszcze chcę Wam pokazać coś, co zostawiam w razie cieplejszych na maksa dni. Mam na myśli na przykład taką sukienkę, ona jest magnifique. Taki trochę zgaszony kolor niebieskiego, ma tutaj takie ozdobne białe guziczki. Ja ją zostawiam, bo myślę, że ona fajnie wyglądałaby do tych moich kowbojek, które mam, takich brązowych. I mam też taką kurtkę trochę, nie tyle co kowbojską, ona jest taka z puszkiem, bardziej taka western, ale nie aż takie mocne western. I myślę, że do tej sukienki można by było zrobić naprawdę fajną stylówkę, taką trochę przełamaną. Bo wiadomo, no nie zacznę natychmiast chodzić w golfach, tak? I w nie wiadomo jakich ciepłych stylizacjach. Jak już Wam mówiłam, bluzki na krótki rękaw sobie zostawiam, nawet takie eleganckie. Mam też parę imprez okolicznościowych jeszcze w tym sezonie. I na te imprezy będę zakładać takie sukienki bardziej strojne, które no nie muszą być takie, wiecie, ciemne, smutne. Na przykład wybieram się niedługo na roczek i myślę, że taka sukienka byłaby bardzo fajna. Ona jest niebieska w białe groszki, taka niezobowiązująca. Owszem, jest tutaj... Ojej, aż się uderzyłam. Sukienka mi da... Przewaliła mi sukienka.
bo chciałam powiedzieć, że ona faktycznie wygląda na, tylko na taką letnią, ale myślę, że obroni się na takie spotkanie bardziej rodzinne. Dlaczego by i nie? I jeszcze Wam chcę pokazać złotego grala moich kolekcji. To są swetry z wełny Merino, 100% wełna Merino. Ta firma nazywa się Sistre. Kupiłam te swetry i, że tak powiem, odchorowałam swoje, w sensie mam tutaj na myśli pieniądze, bo taki jeden sweterek kosztował 500 zł. I te rzeczy kupiłam sobie, składając się z całą rodziną, oczywiście prosząc na święta o taki prezent. Wiecie, to ja nie dysponuję takimi finansami, żeby sobie stwierdzić, dobrze, w takim razie mam ochotę na sweter, kupię sobie sweter 100% wełna Merino, 500 zł, no problem. Nie, ja należę do takich bardzo oszczędnych osób i wydatek 500 zł to jest spory wydatek dla mnie, tym bardziej, że wiem, że mam się w co ubrać. Wiecie, to nie jest rzecz, którą muszę wydać na CITO, typu lekarz, lekarstwa, bo tutaj się nie dyskutuje. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy typu perfumy, kosmetyki, ubrania, to ja każdy zakup kwestionuję i zastanawiam się, czy aby na pewno, czy może nie znalazłabym czegoś taniej. Więc no, na te sweterki się czaiłam i się doczekałam. Mam dwa, tak jak widzieliście, czarny i taki piękny kolor niebieskiego, taki błękit królewski. Są genialne i traktuję je jako swój posag, który odziedziczy po mnie róża. Więc to też jest inwestycja na lata, dbam o nie. One nie mogą być też na wieszakach zbytnio, żeby się tak nie rozciągała ta wełna, są złożone. Może nie jakoś obłożone, wiecie, pastuchem, żeby nikt ich nie dotykał, ale myślę, że są bezpieczne. Róża jeszcze ich nie miała w swoich rękach, tak wiecie, do zabawy. Jeszcze podkreślam. Dobra, wkładam to, co tu mam i kończę temat już garderoby, bo pewnie macie dosyć. Wiem, słuchajcie, czego nie włożyłam do letnich ubrań. Tej bluzki, z którą mam tak ogromny problem. Ona jest taka delikatna, różowa, taka, taka subtelna, romantyczna. Dlaczego ją ciągle mam, mimo że jej nie lubię? No właśnie dlatego, że ona jest taka romantyczna, idealna, taka wiecie, och i ach. Problem jest jedynie z kolorem, który jest trochę taki no do jasnych typów kolorystycznych. Ja po prostu jestem zbyt ciężka, moja uroda jest zbyt ciężka do tego koloru, ale jest ta bluzka, bo czuję, że ona ma potencjał, ale jeszcze tego potencjału nie wykorzystam. Słuchajcie, mam wrażenie, że z ubraniami u mnie jest tak jak z zapachami. One leżą, aż nadejdzie ich moment, dostąpią chwały i ja po prostu nie mogę przestać ich używać. Więc mam nadzieję, że w następnym roku będzie tak z tą bluzką, z którą z radością się żegnam i już mi nie będzie z wieszaka spadać, bo ona ma taki leciutki materiał, że po prostu dotknę ją i ona z tego wieszaka mi spada. Okej, resztę sobie po prostu złożę w kosteczkę i ułożę w szafie. Voilà! Oczywiście jeszcze wiele się pewnie zmieni. Ale na ten moment tak wygląda kolorystyka. Już coraz więcej czerni, prawda? Niż niebieskiego. Dzień dobry, witamy się z kuchni. Lowa! I będę robić takie kanapeczki, które ratują zawsze sprawę, kiedy nie wiadomo... A ja tutaj jemy takie... Co jest? Szynę? Nie. Szynę? Nie, tylko kiełbasę. Kiełbasę. Tylko cynkę i synę. No tylko... dobrze. Więc będziemy robić takie kanapeczki zapiekane, które są idealne, gdy nie ma się za bardzo składników w lodówce i ma się taki już czerstwy, trochę stary chleb, bo to będzie wszystko zapiekane, więc im w sumie bardziej chrupiąco, tym lepiej.
Chlebek już pokroiłam i teraz będę każdą z tych kromek smarować obficie masłem. Biorę oczywiście kromkę chleba, smarujemy. Bo tu mi się brudzi. O, tak zrobimy. Tak niedbale to za chwilę się i tak roztopi. Więc w sumie można porobić takie jakby kleksy. Róża, widzę, że ci szynka smakuje fantastycznie. Żebyś miała potem miejsce na ten chlebek. Aha. Będziesz miała? Tak. No to się cieszę. Będę zdejmować skórkę z szynki. Może zmienię kadr, żebyście widzieli. Słuchajcie, statyw odmawia mi posłuszeństwa, więc będę to trzymać po prostu w rękach. Chcę Wam pokazać, jak mniej więcej to wygląda rozłożone na blaszce i kładę na to naprawdę gruby plasterek szynki i na górę kładę ser. Pokażę Wam może efekt końcowy. Tak to mniej więcej wygląda tutaj, tak biednie, bo różyczka porwała kawałek. Można to jeszcze posypać przyprawami, ale ja tego nie robię, bo większość rodziny po prostu nie lubi. Najczystsza forma często jest najlepsza. No i oczywiście po upieczeniu będzie to podawane z ketchupem, czy też innym sosem, wedle uznania. Jeśli chodzi o temperaturę, to ustawiłam piekarnik na 200 stopni, termoobieg i będę to wkładać. Uwaga, otwieram piekarnik, Różyczko. I jeśli chodzi o czas, to po prostu będę obserwować. Może ustawię sobie takie 10 minut. Ok. Uciekaj, uciekaj. Ja wiem, berek? Berek? No dobra. Gonię cię, gonię cię. I tak prezentuje się efekt końcowy. Zaraz będziemy palaszować. Super, naprawdę super. Myślę, że sekretem tego przepisu jest też to, że tu jest szynka, w sensie kiełbasa szynkowa, musi być tutaj takie grubsze mięso. Myślę, że taka wędlina byłaby trochę średnia, albo też kiełbasa byłaby dobrym wyborem do tego typu zapiekanek, żeby było bardziej tak swojsko. To bardziej idzie właśnie w takie klimaty swojskie niż hamburgerowe, takie wiecie, fast foodowe. No i kochani, muszę Was przeprosić, bo mówiłam, że nie będzie pumpkin spice latte, a jednak jest kawka i są dynie, taki drobny kadr, słuchajcie, tutaj Wam dam na sam koniec, ale oczywiście życie codzienne się wkrada, czyli ładowarka, ale ją wyłączę i tym oto akcentem żegnam się z Wami, życzę Wam spokojnej jesieni, takiej, w której naprawdę nie będziecie chorować i infekcje będą omijać Was szerokim łukiem. Tymczasem żegnam się z Wami, popijam kawkę. Róża ma drzemkę, więc teraz jest czas na zmontowanie właśnie tego vloga. Do następnego, buziaki.